Daniela wróciła do obozowiska po 3-dniowej wędrówce przez tundrę. 3 dni jej podróży można opisać wektorami przesunięcia, wektorami, czyli znamy zarówno odległość, jak i kierunek, D1, D2 oraz D3. Każdy z nich przedstawia drogę, czy też przemieszczenie, przebytą każdego dnia od rana do wieczora. No i tu mamy wektory D1, D2 nie jest dany, D3 jest dany, I i J to są takie standardowe oznaczenia, często używane na wektory jednostkowe w kierunku X i Y, czyli I to jest taki wektor o długości 1 w kierunku X, a J to jest taki wektor jednostkowy w kierunku Y. I teraz tak, wszystkie odległości są wyrażone w kilometrach i teraz pytanie jest takie, jaką odległość przebyła Daniela drugiego dnia, czyli krótko mówiąc pytamy się o długość wektora D2, który nie jest znany, a także w jakim kierunku Daniela podróżowała drugiego dnia, czyli kierunek, przyjmij, że 0 stopni to kierunek wschodni, czyli tak jak, nie tak jak na mapie często się kierunek określa od północy, tak tu mamy pewne ułatwienia, ułatwienie, liczymy kierunek od wschodu, czyli od osi X, prawda? Ten kąt musimy podać. Zaokrąglij swoją odpowiedź do 1 stopnia, twoja odpowiedź powinna mieścić się w przedziale od 0 do 360 stopni. Tak, i tu mamy wektory D1 i D3. Dobrze, więc może zanim narysujemy sobie to w układzie współrzędnych, narysujmy tak schematycznie, prawda? Jak to by było, czyli tak. No, mamy jakiś punkt początkowy, pierwszego dnia poruszamy się gdzieś, prawda? Drugiego dnia poruszamy się w drugą stronę i trzeciego dnia wiemy, że trzeciego dnia wróciła do, po 3 dniach, czyli trzeciego dnia wróciła do punktu wyjścia, prawda? Czyli tutaj mamy te 3 wektory, D1, D2 i D3. Teraz w naszym zadaniu znamy D1 i znamy D3. Chcemy znaleźć D2, czyli chcemy znaleźć de facto ten punkt, prawda? Ten punkt, bo ten mamy, bo będziemy mieli D1, mamy i potrzebny nam jest punkt ten. No to jeżeli narysujemy wektor minus D3, prawda? Minus D3 to jest taki wektor stąd tu. Tak, to jest minus D3. Czyli jeżeli z punktu wyjścia wyrysujemy wektor minus D3, to będziemy mieli koniec wektora D2. No dobrze, to teraz możemy narysować to w układzie współrzędnych, no przyjmując oczywiście początek układów współrzędnych za punkt startu. No i zacznijmy od wektora D1, czyli tak 8 i 3. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, raz, 2, 3. Czyli tu jest, to jest D1. Dobrze, D1. Dobrze, teraz minus D3, zgodnie z tym, co mówiłem, tutaj minus D3 chcielibyśmy narysować, to minus D3, no to to jest wektor, jaki on ma współrzędne? 3 i minus 4, tak? Ponieważ D3 jest minus 3, 4, to minus D3 to jest 3 i minus 4, czyli z punktu wyjścia, czyli z początku układów współrzędnych wykreślamy wektor 3 i minus 4, czyli raz, 2, 3, raz, 2, 3, 4. O. To jest minus D3. Wobec tego tu jest punkt, w którym, prawda, koniec wektora minus D3 to jest początek podróży dnia trzeciego lub też koniec podróży dnia drugiego, czyli wektor D2, wektor D2 to będzie ten wektor. To jest wektor D2. No dobrze, i teraz możemy obliczyć jego, potrzebujemy co? Potrzebujemy jego współrzędne, czyli D2. Więc jakie on ma współrzędne? No to my widzimy, że tak, tu jest, czyli raz, 2, 3, 4, 5, czyli tu jest minus 5, to jest współrzędna x, a współrzędna y jest raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Minus 7. Dobrze, czyli to jest, no i długość wektora D2, którą zwykle oznaczamy takimi podwójnymi kreskami, no to jest twierdzenie Pitagorasa, prawda, tutaj możemy sobie przypomnieć, no, że długość wektora to jest po prostu długość tego odcinka, no i
No, jeżeli my tutaj wykreślimy, wykreślimy sobie tutaj taki trójkąt prostokątny mały, prawda? O, no to oczywiście to jest różnica współrzędnych y, i czyli współrzędna y plus współrzędna x do kwadratu, pierwiastek. Czyli to jest pierwiastek z minus 5 do kwadratu plus minus 7 do kwadratu. Czyli to jest pierwiastek z 25 plus 49, czyli to jest pierwiastek z 74. No, ile jest pierwiastek z 74? 74 pierwiastek to jest około 8, 6, 8 i 6. Czyli to jest mniej więcej 8 i 6 kilometra, prawda? Bo wszystko jest w kilometrach. Czyli to jest odległość, którą Daniela przebyła drugiego dnia. Czyli zanotujmy sobie z dokładnością do pierwszego miejsca po przecinku. 8,6 km. Dobrze, teraz kąt. Prawda? Kąt od osi x. Może warto narysować ten wektor sobie tutaj, żeby to było bardziej wyraźnie widoczne. Czyli tak, minus 1, 2, 3, 4, 5 i 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Czyli o, czyli ten wektor możemy przesunąć go tutaj, no i pytamy się o ten kąt tu, prawda? Pytają nas o ten kąt tu, ale oczywiście ten kąt tu to jest 180 stopni, prawda? Pytają nas o stopnie, miarę w stopniach, plus ten. Jeżeli ten nazwiemy sobie, nie wiem, beta, no to mamy tutaj trójkąt prostokątny, prawda? I możemy na przykład co? Tangens policzyć, czyli tangens beta. No to co? To jest długość tego do tego. To jest 7 do 5, 7 piątych, prawda? 7 piątych to możemy napisać 1 i 4 dziesiąte. Czyli teraz potrzebujemy kalkulatora i musimy znaleźć kąt, którego tangens jest 1,4, czyli 1,4 stopnie arcus tangens. Arcus tangens jest tutaj, to jest 54,46, czyli tangens tego to jest, czyli to jest kąt 54,46 stopnia, to jest ten kąt B, czyli beta. Tyle jest beta do jednego stopnia, czyli to jest 54 stopnie. 54 stopnie to jest beta i mamy dodać 180, czyli ten kąt to jest 180 plus 54, czyli 234 stopnie, prawda? To jest kierunek, w jakim przemieściła się Daniela drugiego dnia. No dobrze, to teraz możemy sobie sprawdzić nasze rozwiązanie, czyli 8,6 km i 234 stopnie, czyli 8,6 oraz 234 stopnie. I jak zwykle zachęcam do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.